To był prawdziwy pogrom. Szczypiornistki Słupi Słupsk pokonały SMS Płock 41-16. Dla podopiecznych Anity Uniejat aż 11 bramek zdobyła Agnieszka Łazańska. Przed meczem w Słupsku obie drużyny miały na swoim koncie po 2 zwycięstwa i 3 porażki. Trudno było wskazać faworyta. Jednak pojedynek obu zespołów zweryfikował poziom obu ekip. Spotkanie w hali sportowej pierwszego LO w Słupsku rozpoczęło się z ponadgodzinnym opóźnieniem. Przyjezdne utknęły w korku na trójmiejskiej obwodnicy. Co warte podkreślenia, działacze słupskiej drużyny mimo spóźnienia pozwolili na przeprowadzenie rozgrzewki przez ich rywalki. Już od pierwszych akcji do głosu doszły podopieczne Anity Uniejat, które po 16 minutach, gdy bramkę zdobyła Małgorzata Trawczyńska, prowadziła 14-2. Do końca pierwszej połowy przewaga Słupi systematycznie rosła i po kolejnej bramce gospodynie schodziły na przerwę prowadząc 24-7. Po zmianie stron gospodynie dalej atakowały i po golu Anny Ilskiej prowadziły 28-7. Co prawda zespołowi z Płocka udało się w ciągu 10 minut zdobyć 6 bramek, tracąc zaledwie jedną i po golu Karoliny Trzaski przegrywały różnicą 16 bramek, to jednak na więcej nie było ich stać. Pod koniec meczu znów górą były Słupszczanki, które wygrały 41-16. Dla Słupi bramki zdobyły Łazańska 11, Ilska 7, Trawczyńska 6, Firkowska 6, Bogacka 3, Smutek 2, Cieśla 2 oraz Kowalczuk, Domaruz, Kaczanowska i Dominiak po jednej. Ponadto grały jeszcze Lisiecka, Budnicka i Wiśniewska.